Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dla nowych osób mam na imię Beata. Dzisiaj będę mówiła na temat tego, dlaczego tak trudno jest nam odejść. Dlaczego trudno jest nam się uwolnić z relacji, która i tak nas nie, nam nie służy. Jeśli jesteś zainteresowany, to oczywiście zapraszam Cię serdecznie. Zostań tu ze mną do końca filmu. A na koniec zostaw mi swój komentarz, podziel się tym filmem. A jeśli jesteś zainteresowana, czy zainteresowany spotkaniem indywidualnym, to napisz do mnie. Pod każdym filmem znajdziesz kontakt. Na to pytanie można by odpowiedzieć jednym zdaniem. Trudno jest nam odejść z toksycznej relacji, ponieważ ona nas uzależnia. Działa na nas jak narkotyk. Uzależniamy się od tego, co dobre i co złe w tej relacji. I to złe bardziej nas ciągnie. Relacja ta nam coś przypomina, niezależnie od tego, jak bardzo ona boli. To my i tak przywiązujemy się do tego, co jest nam bardziej znane. Wiele mówiłam już o slach przywiązania, i one mają wpływ na to, w jakie tworzymy związki. Jedna z moich klientek uświadomiła mi podczas spotkania i sobie również, kiedy opowiadała o swoim związku, tym w końcu, który uzyskała. To był kolejny jej związek. I wydawało jej się, że jest wymarzony, że ma wszystkie przesłanki dobrego związku. Ale ona, będąc w nim, uświadomiła sobie, że szukała czegoś więcej. Ona szukała tego, co było jej znajome, więc związek ten, w który weszła, nie, spełnia, nie spełniał jej wyobrażeń. Było w nim dla niej za nudno. Nie czuła tych emocji, z którymi była bardzo silnie związana. Jako dziecko, oczywiście, i to jest ten paradoks, że z jednej strony całe życie marzymy, szukamy. Czegoś wyjątkowego, marzymy o tym, żeby być w super relacji, która daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, harmonii, spokoju, ale druga część nas, ta, która jest w nas bardzo mocno zakorzeniona, pcha nas całkiem w innym kierunku i to sobie ona uświadomiła. Zobaczcie, trudne związki to są huśtawki emocjonalne. To jest łatwość przechodzenia ze stanu euforii do niemalże stanów depresyjnych. I tak zresztą często się zdarza. Oczywiście przechodzimy tutaj przez agresję, przez pewną niestabilność. I to wszystko stanowi taką substancję, która jest po prostu chemicznie szkodliwa dla nas, dla każdego z nas. I to jest ten rodzaj uzależnienia. Trwamy w związkach, które jest... Trudno nam przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będziemy szczęśliwi w następnym dniu, czy też będziemy w stanie jakiegoś smutku, żalu. Ciągle te emocje się mieszają, powodują takie rozchwianie emocjonalne. I wydawałoby się normalnym osobom, że przecież nikt nie chce takiego stanu, a jednak w tym tkwimy. Zobacz, jeśli w Twoim związku jest ogrom słów takich, że jesteś cudem, jesteś najważniejsza, najpiękniejsza, naj, najlepszy, cudowny, wyjątkowy, wyjątkowa i nagle w tym, w, na tym samym podłożu, że tak powiem, w tej samej przestrzeni następuje szybka zmiana i Ty zaczynasz się czuć głupsza, gorsza, niewystarczający, niespełniająca czy niespełniający oczekiwań, odrzucona. I to wprowadza cię w skrajne emocje. I to na pewno no, ci nie służy. Jeśli przeżywasz ciągły stan przybliżania, oddalania, izolacji, ograniczenia, kiedy doświadczasz ciągle takiego stanu, w którym partner czy partnerka może wszystko, a ty na przykład niewiele. I jeszcze, oczywiście, partner czy partnerka znajduje na to świetne wytłumaczenie, że to wszystko, co on robi, to jest dla waszego dobra. Znacie to? To jest ten podwójny standard. To jest bardzo poważny sygnał, którego nie wolno ci lekceważyć. Jeśli twój partner stosuje podwójny standard, to powoduje. Relację toksyczną, i chodzi o to, że ty i on dokładnie w tej samej sytuacji macie zupełnie inne prawa i obowiązki w waszym związku. Zauważ, czy jego potrzeby są zawsze na, na pierwszym miejscu, że zawsze są najważniejsze, ważniejsze od twoich potrzeb. Po drugie, zauważ, że jego zdanie jest zawsze bardziej słuszne. I to ty powinnaś go słuchać, bo to zawsze jest dla waszego dobra. Poza tym on wie lepiej. Po trzecie, to on powinien być szczęśliwy, bo on jest przecież na pierwszym miejscu, a ty możesz być szczęśliwa tylko przy okazji. Czyli w momencie, kiedy ty akceptujesz w pełni to, że on ma swoje samolubne dążenie do szczęścia. A on nie akceptuje Twoich? Jeśli ma ciągle jakieś uwagi, które podcinają Ci skrzydła, na które już machasz ręką? Jaki to jest związek partnerski? Jakie to partnerstwo? Jeśli Ty nie możesz tyle samo co Twój partner, jeżeli, jeżeli czujesz się ograniczona, ograniczana ze strony drugiej osoby, to jest toksyczne. Więc bądźcie czujni, bądźcie czujni. Zwróćcie też uwagę na zazdrość, bo zazdrość naprawdę nie jest formą troski, a raczej jest to taki element wrogości. To jest pewna dysfunkcja, która często wynika ze strachu przed utratą tej drugiej osoby i poczucia, że bez niej jest się nikim. To jest ten strach, który się pojawia pod pretekstem troski, a tak naprawdę zazdrość stanowi. Aparat ucisku. Naprawdę to jest przemoc. Pięknie może nazwana, albo upudrowana przez ciebie. To jest przemoc, od której prędzej czy później będziesz chciał uciec. Często nam się może wydaje, że powinniśmy w związku się poświęcać. To jest też kolejna rzecz. Tak się nauczyliśmy po prostu w dzieciństwie, że miłość, związek to poświęcenie. Czas się poświęcać dla rodziny. Więc to wszystko zabierasz ze sobą do dorosłego życia. I zapytasz może, a co takiego jest złego w tym, że się poświęcamy dla partnera. No, z pozorów wygląda to bardzo niewinnie i wydaje się, że to nie ma sprawy. Możesz się poświęcać. Jeśli ja go kocham, to się dla niego poświęcam. Jest dla mnie ważny i w ten sposób mu właśnie pokazuje, że go kocham. Ale poświęcenie to nie miłość, kochani. Poświęcenie to jest niewola. Choć może na samym początku zaczyna się od malutkich rzeczy tylko, a potem do coraz większych. I w rezultacie po kilku latach małżeństwa, w związku okazuje się, że ty zrezygnowałaś już ze swoich wszystkich marzeń. Albo nie zrobiłeś kariery, nie byłeś, nie byłaś w miejscach, które chciałaś czy chciałeś zobaczyć. Może zrezygnowałaś z dzieci. Ze znajomych, ze sportu, w wizycie, nie wiem, w gabinecie choćby kosmetycznym, czy pogaduszek z przyjaciółką, na poczet tego, że się poświęciłaś dla niego. Jeśli jest tak i poświęciłaś coś w imię miłości dla waszego związku, to zawsze będzie w tobie tkwił żal. Naprawdę. Zauważ to. Ten żal będzie spowodowany tym, że. W zamian zawsze będziesz chciała, czy będziesz chciał dostać coś z powrotem, dostać coś, co ty potrzebujesz od tego związku. I kiedy tego nie dostaniesz, to właśnie, co wtedy? Kiedy tego nie dostaniesz? Jeśli Twoje poświęcenie mało sprawić, że to partner wypełni Cię miłością, a tak się nie dzieje, co wtedy czujesz? Poświęcenia to są naprawdę małe i duże rzeczy. Zobacz chociażby takie proste sprawy, jak to, że ty na przykład jutro musisz wstać rano, bo masz jakieś ważne spotkanie, i, a twój partner czy partnerka nie ma czasu, żeby cię podwieźć, a zawsze to robi. I jeśli którekolwiek, czyli on poświęci się dla twojej sprawy, żebyś ty miała ten komfort pod presją tego, że to co jego nie jest ważne to zawsze będzie to pod skórą będzie to po prostu w podświadomości niewłaściwe ja wiem że od czasu do czasu to można zrobić jeśli to się zdarzy raz dwa jakiś czas Uznać, że to jest w porządku, że to jest po prostu grzeczność czy uprzejmość w stosunku do partnera. Natomiast, jeżeli to się zdarza często i o tym właśnie mówię, to to buduje w tej osobie, która się poświęca frustracji. Przyjrzyj się temu. Jeśli z tego powodu, że nie poświęcisz się i nie załatwisz swoich spraw, a zadbasz o siebie, to zdecydowanie lepiej wpłynie. Płynie na Twój związek i na ciebie samo. Jeśli ty nie przygotujesz się dobrze do jakiegoś spotkania, rozmowy, bo się nie wyśpisz i musisz odwieźć kogoś na lotnisko, musisz coś zrobić kosztem siebie, nie pójdziesz na masaż, czy do klubu sportowego, czy na spacer, bo poświęcisz ten czas tylko dla partnera, który myślisz, że tego potrzebuje jeżeli to zrobisz na poczet zaspokojenia Jego potrzeb, to budujesz w sobie silne przekonanie, że ta osoba jest ważniejsza niż ty. A skoro jest ważniejszy, no to przeradza się w powinność, nie? Że muszę, muszę to dla Niego zrobić. A jeżeli muszę to dla Niego zrobić, to będziesz zawsze czuć zawód. I kiedy uświadomisz sobie te wszystkie Twoje zachowania, to to się wszystko przerodzi w żal, który skrywasz podświadomie wiele miesięcy, może lat, a skrywanie, a skrywanie tego żalu jest toksyczne dla Ciebie i dla Waszej relacji. I tak przez żal zbiera się wiele niezadowolenia którego bardzo trudno się wydostać, i trudno sobie to w ogóle uświadomić. Ciężko jest nam się uwolnić od trudnych ludzi, od psychopatów, narcyzów czy od jakichkolwiek innych toksyków, ze względu na to, że po prostu się kocha. Często mówicie mi na spotkaniach indywidualnych, że przecież kochacie. Ale co to właściwie znaczy kochać. Jeśli wokół miłości budujesz iluzję, to która wy, jak gdyby wykracza poza ramy świata realnego. Ja wiem, że świat temu teraz sprzyja. Wiecie, wróżki mamy, YouTuby, wychowanie na bajkach o świątej Królowej i kopciuszku, kryzysy, które przeżywamy, chociażby kryzysy religijne, w których nieustannie ćwiczymy się w miłości. Ale wiecie o jaką mi chodzi: w tej miłości bezwarunkowej, czyli nastawiamy drugi policzek w imię miłości, w imię miłości, która musi być pełna poświęcenia, bólu i trudu, połączenia miłości z wiarą. Zwłaszcza chrześcijańska, z różnymi przekonaniami na ten temat, na temat miłości w związku w wierze chrześcijańskiej, kiedy jesteśmy wychowani, to na pewno nam to nie pomaga, a wręcz utrudnia. Utrudnia nam wychodzenie ze związków, bo mamy wtedy to przekonanie, że powinniśmy. Boisz się lub wstydzisz wyjść z takiej relacji, bo przecież co ludzie powiedzą? Rodzina, otoczenie, przyjaciele, znajomi, że tyle przecież zbudowaliście razem. Tylko zobacz, gdzie jest to razem, gdzie w tym wszystkim jesteś ty. Czy czasami nie jesteś taką osobą, która próbuje to wszystko tak uróżowić, zapudrować domalować kwiatki i motylki i przekonać samą siebie przecież, że przecież to nie jest taki zły związek. Która przed choćby na to, że chce mieć rodzinę, że chce mieć super czas razem, święta, urodziny, imprezy, barbecue i inne rzeczy. To jest twoja cena, którą płacisz za twoje przywiązanie do wyobrażenia o relacji, o miłości, w zależności od opinii ludzi z zewnątrz, i to powoduje, że nam jest trudno wyjść ze związku. Jest nam trudno sięgnąć po nowe, ponieważ nowe jest nieznane. Bo nie wiesz, jak sobie z tym poradzisz, bo po prostu się boisz. Boisz tego, czego nie znasz, więc zostajesz w tym trudzie, który już znasz. Pamiętaj tylko o tym, że toksyczne, manipulujące osoby robią to bardzo świadomie. Robią to w taki sposób bardzo cyniczny i perfidny i wykorzystują oczywiście również Twoje wierzenia religijne, żeby Cię bardziej przy sobie jeszcze utrzymać, żeby jeszcze bardziej z Ciebie wyciągnąć, żeby jeszcze bardziej Cię uzależnić. Więc otwórz się. Generalnie jest tak, że w religijności, w naszym szczególnie polskim społeczeństwie, utrudnia nam rozstanie to, że tego właśnie nas nauczono. Gdzie to jest bardzo silny nacisk na to, żeby w związku wytrwać. Zobacz, jakie to jest ciężkie wytrwać mimo wszystko. Że tak należy, że to nasz chrześcijański obowiązek, że to rozstanie to jest pewnego rodzaju zło. Kiedy rozpada się małżeństwo, to jest takie głębokie przekonanie, które nie pozwala nam wyjść nawet ze związku, który nas niszczy. Oczywiście presja społeczna na to, żeby. Nie wyjść na taką osobę, która na przykład nie potrafi wytrwać w tym związku. A przecież powinna. Powinna być na dobre i na złe. Powinna. Taka miłość, mocno skomercjalizowana, wykreowana, wytworzona przez popkulturę, stała się pewną religią. I ludzie bardzo często zakorzeniają w niej swoje głębokie przekonania. Budują na tym nawet swoją tożsamość, swoje fundamentalne wartości i to staje się ich egzystencją. Czasem, tkwiąc nawet w złym związku, jest nam trudno zaakceptować, że to może nie być ta miłość. Że może się pomyliliśmy, bo my chcemy, żeby ta właśnie miłość była tą. I uparcie stoimy przy swoim. To tak, jakbyśmy ciągle naciskali guzik, przycisk, który już nie działa. Więc tkwisz w niszczącym, szkodliwym mechanizmie przekonywania samego siebie, że to musi być to, że w imię tej wspaniałej miłości, bo tak oboje myśleliście, kiedyś to uwierzyliście, na początku. Więc dzisiaj trzymasz się tej iluzji, bo boisz się to stracić. Skąd się to bierze? W pierwszych trzech latach życia rodzice zepsuli twoje przekonanie dotyczące bliskości, tworzenia relacji i miłości. A ich zachowanie być może zinterpretowałeś jako porzucenie. I to z lęku przed porzuceniem jest tak duży stres czasami że on niszczy twój związek Ja nie mówię tutaj że zawsze trzeba być człowiekiem dysfunkcyjnym czy toksycznym żeby źle wpływać na swoją relację żeby jej się też kurczowo trzymać czasem Zaakceptowanie tego faktu, że to błąd, że to była jakaś pomyłka, że to było trudne doświadczenie, jest dla nas bardzo trudne i będziemy na wszystkie sposoby zaklinać rzeczywistość i tłumaczyć tę drugą osobę, usprawiedliwiać wszystkie jej zachowania i pomijać to, jak my się czujemy w tej relacji pomijać własne emocje. Wchodzimy, będziemy w to wchodzić w głębiej i mocniej i bardziej i przez co coraz bardziej będziemy wypaczać pojęcie miłości i będziemy się krzywdzić nawzajem. I naprawdę jeszcze raz podkreślam, nie chcę tu powiedzieć, że każda z osoba, z którą trudno się żyje w relacji musi być psychopatą. Socjopatą, narcyzem, toksykiem, kimkolwiek bardzo trudnym. Nie każda jest toksyczna. Niekoniecznie taka osoba musi nią być. Mogą to być różne rodzaje też systemów przywiązania i doświadczenia lub wyobrażenia tworzone poprzez własne emocje, własne doświadczenia, kiedy byliśmy dziećmi. I dlatego dzisiaj nie umiemy inaczej. I oni. Też nie mogą inaczej. Zobacz, jeśli na przykład próbujemy w tym związku ratować się nawzajem, bo kiedyś przejęliśmy taką rolę ratownika, to nie stworzymy dobrego związku. Dwóch ratowników nie stworzy dobrego związku. Jeśli masz styl przywiązania lękowy, lękowo-ambiwalentny, no to taka osoba nigdy do końca nie uwierzy, że może ją ktoś naprawdę pokochać. I nieświadomie działa według takiej reguły: Ja ranię ciebie szybciej, wcześniej niż Ty, za niż mnie. Więc jeśli taka osoba boi się zdrady, to pierwsza zdradza. Tak bardzo boi się być zdradzona. Jeśli boi się porzucenia, to porzuca pierwsza. I tak dalej. A jeśli potem nadal chcemy być, to tym bardziej nie możemy uwierzyć. I tym bardziej obawiamy się tego zranienia, i to jest tak w kółko. Ten lęk jest paraliżujący i destrukcyjny, autodestrukcyjny. Więc pamiętajmy o tym, żeby się nie dać ponieść pewnym też etykietowaniu, żeby nie uważać, że osoba toksyczna to jest ta osoba. Która odchodzi ze związku, albo nie potrafi z Tobą rozmawiać, albo nie potrafi też z Tobą zostać w tym związku, albo nie wiem, karać Ciszą, czy jest w takim systemie, programie oddalająco-przybliżającym, więc wtedy ucieka. To niekoniecznie musi być toksyczna osoba. Ona ma swoje doświadczenia, przekonania. Zobaczcie, osoba bardzo mocno zraniona boi się tego zranienia. Są w nas czasami takie nieuświadomione, dysfunkcyjne schematy, że sami atakujemy. Jesteśmy ciągle w takiej agresywnej czy pasywno-agresywnej postawie. postawie. I teraz to już nie jest tak naprawdę ważne, czy to był ten konkretnie problem ze stylem przywiązania, czy innego typu jakieś zaburzenie. Czy doświadczenie? Oczywiście, ja nie chcę też tutaj usprawiedliwiać takich osób i myśleć, że z takimi osobami trzeba, nie wiem, wytrzymywać. Nie musisz nic wytrzymywać. Nie musisz myśleć, że to są jakieś biedne ofiary i skrzywdzone. Absolutnie nie. Jeśli one same z tym nic nie robią, to naprawdę nie warto. Naprawdę nie warto. Ludzie, którzy sami wychowali się w takim powiedzmy toksycznym środowisku, trudnym środowisku, jakkolwiek to nazwiesz, którzy mieli na przykład w rodzinie kogoś, kto był krzywdzący, bardzo niszczący dla otoczenia, to dla nich jest to pewnego rodzaju norma norma zachowania. Dlatego Wchodzą oni i trwają w trudnych relacjach, bo tylko takie znają. Wchodzą tylko takie relacje wchodzą w grę. Oczywiście tam jeszcze do tego dochodzą dużo bardziej złożone mechanizmy, ale ten najprostszy, najbardziej fundamentalny jest właśnie taki. Kiedy my przywykliśmy do pewnego rodzaju zachowań, reakcji, do złego traktowania nas samych, no to da, mamy dużo większy próg odporności na ból, dużo większy próg akceptacji na pewne zachowania, szczególnie których na początku może być to taka rzecz, która jest prawie niezauważalna może na samym początku nawet nie zauważasz, że ktoś traktuje cię bardzo źle i niszczy. Niszczy twoją samoocenę i poczucie wartości. Początki zawsze są inne. Więc możemy się złudnie łudzić. Może my sami nie wierzymy w to, że zasługujemy na coś najlepszego albo lepszego, że zasługujemy na to, żeby ktoś to traktował z szacunkiem. Dobrze z miłością. Odzajemniają naszą miłość. A nawet możemy na poziomie takim intelektualnym wiedzieć, czego my chcemy, i bardzo często tak się dzieje. My z głowy wiemy, no ja wiem, ja przecież to wszystko rozumiem. Ja chcę czegoś dobrego, chcę być szczęśliwa, zasługuję na dobro, na miłość jestem dobra, jestem uczciwa. Ale gdzieś tam we wnętrzu, niestety, tak nie jest i to, to poczucie twoje jest mocno zachwiane i to przekonanie głębokie mówi, nie zasługuje. Nie jestem wystarczająca. Osoby wychowane w takich środowiskach mają wysoką tolerancję na ból psychiczny i to wcale nie jest dobre, kiedy ty w swoim związku czekasz z cierpliwością. I znosisz kiedy ktoś zadaje ci cierpienie bo tak jesteś nauczony nauczona dam radę W domu rodzinnym musiałeś dawać radę kiedy byłeś dzieckiem I jeśli akceptujesz to w swojej relacji bo w domu też to znosiłeś to nie buduje twojego poczucia wartości Więc może warto zrozumieć gdzie są zdrowe Twoje granice i unikać tych relacji? I dotyczy to wszystkich relacji. To są relacje służbowe, to są relacje z rodzicami, z naszymi dziećmi, przyjaciółmi, kolegami z pracy, znajomymi, sąsiadami. To są wszystkie nasze relacje, w które my wchodzimy. Kiedy Będziesz coraz bardziej zgłębiał poznanie samego siebie. Może ci to bardzo pomóc, wyjść ze związków, bo to wszystko to jest związane z Twoim samopoczuciem, taka jaka jest Twoja samoocena, jaka jest Twoja umiejętność stawiania granic, bo zawsze jest rozwiązanie. Słuchaj, najważniejsze w Twoim życiu jest po prostu być szczęśliwym i szanowanym. Więc zauważ, co mówi Ci Twoje ciało. Ono jest najlepszym miejscem rozpoznawania tego, co Ty czujesz. Czy czujesz się komfortowo? Jakie są Twoje emocje? One są świetnym drogowskazem dla Ciebie. Nie lekceważ tego, co Ci mówi ciało. Na tym kanale ja wiele razy o tym mówię. Powiedziałam również o. Kilku stylach przywiązania, są dwa filmy publikowane na kanale. Po, podlinkuję tutaj potem. Myślę, że tam znajdziesz wiele informacji, które pozwolą Ci zrozumieć, dlaczego te style przywiązania tak bardzo wpływają na to, w jaki związek wchodzisz. Dlaczego tak trudno jest wychodzić nam z tych trudnych związków, uwalniać się z nich. Samodzielna praca jest naprawdę bardzo wartościowa. I myślę, że nie tylko ja, ale i mnóstwo ludzi, i jest mnóstwo kanałów na YouTube, bardzo wartościowych rzeczy, kiedy możesz sam pracować ze sobą. Nie zawsze może stać nas nie tylko finansowo, ale też mm, nie stać nas ze względu na brak odwagi do pracy indywidualnej. Do której ja zresztą bardzo serdecznie zachęcam, bo zawsze mieć warto towarzysza, który więcej pokaże ci szerszą perspektywę, więcej takich możliwości. Więc pracujmy nad sobą. Nie dajmy się zakotwiczać w relacji, która nam nie służy. Róbmy tylko w życiu to, co nam służy. I uwierz mi, że w ten sposób będziemy budować dużo lepsze życie dużo lepsze relacje, dużo lepszy świat. Już tak bardzo globalnie. Na dzisiaj to wszystko. Ja bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia.